Witam na pierwszej części kwalifikacji olimpijskiej do kombinacji norweskiej. W pierwszej kolejności będziemy mieli skoczków. 44 zawodników przystąpi do rywalizacji podzielonych w 5 grupach. Najlepsza 20 przystąpi do etapu następnego, gdzie będą oczywiście biegi i to one wyłonią 10, która weźmie udział już w właściwej olimpiadzie, która oczywiście będzie już zimą. Dzisiaj mam nowego współpracownika. Przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Madalina i dzisiaj skomentuję te zawody kombinacji norweskiej. Wszystko się zgadza. Tak właśnie będzie się prezentować. Skocznia, no zasadniczo mamy do czynienia z K90, ale raczej skoków na tym poziomie raczej nie ujrzymy, no chyba, że no to skoki idealne, raczej właśnie to gdzieś w okolicach 70 kilku metrów. Dobra, no to na początek przedstawienie grupy pierwszej. A więc mamy Maćka Woźniaka, Markusa Eisenbichlera, Frilsa Ola Ale, Johannesa Rydzyka, Jonathana Polowca, Tymka Cięciałę, Bionka, Iwana Basenowa, Dziekcia Ciąga i Michela Urmana. A więc z trzech Niemców, trzech Amerykanów, Szwajcar, Brytyjczyk, Chińczyk i reprezentant Związku Radzieckiego. Tutaj jeszcze, choć wiadomo, że to jest reprezentant rosyjski. Także rozpoczynamy Skyjump. A więc ruszamy z rywalizacją. Maciej Woźniak, reprezentant Stanów Zjednoczonych. Zobaczmy, jak sobie poradzi na tej skoczni. Odbił się już z progu reprezentant Stanów Zjednoczonych. No i 66 metrów i 30 centymetrów to odległość reprezentanta tego kraju. Tak, warto jeszcze wspomnieć, że nie ma tutaj noc za styl, więc jest to w zasadzie zimowy odpowiednik skoków dal, czyli po prostu liczy się odległość. Pora na drugiego zawodnika, Markus Eisenbichler. Postać doskonale znana wszystkim polskim kibicom. Zobaczymy, jak sobie poradzi dzisiaj. 57, więc o 40 cm dalej od poprzednika. A teraz Frilsa Ola Ale, reprezentant Stanów Zjednoczonych, drugi z reprezentantów tego kraju. Zobaczmy, jak sobie on poradzi. Odbił się już z progu, no i zobaczmy, gdzie on poleci. No najkrócej, 62 metry i 20 cm to odległość tego zawodnika. No, na razie nie najlepiej. Tutaj skoki będą trwały dość krótko, bo skocznia jest dość mała. No, a tak naprawdę o sukcesie decyduje siła wybicia. W locie już tak naprawdę za wiele zrobić się nie da. Johannes Rydzyk! Oj, tu będzie leciał chyba za daleko i niestety, ale nie zmieści się i mamy upadek. A niestety więc upadek Johannesa Rydzka. Tak. Ależ dramat. Tego się niestety nie liczy temu zawodnikowi. No, a teraz Jonathan Polowec. Zobaczmy, jak ten trzeci z reprezentantów Stanów Zjednoczonych się zaprezentuje. Odbił się już z progu. No i 70 metrów i 80 cm to najdalsza odległość dzisiejszego konkursu. Właśnie. Czas na Tymka Cięciałę. Wybicie takie nie najlepsze, chociaż no nie, 64,9. Nie jest to zła odległość, ale wydaje się, że ten skok może nie wystarczyć do awansu dalej. Dokładnie tak. No a teraz Bionek, reprezentant Wielkiej Brytanii. Jedyny Brytyjczyk, który się dzisiaj pokazał w tych zawodach. Odbił się z progu już, no ale no, na to sobie jest 63 metry i 70 cm. Daje mu to jednak miejsce przedostatnie, więc no jednak nie był to taki najlepszy skok, można powiedzieć. No nie, na razie nie zapowiada się zbyt dobrze. Czas na Iwana Basenowa. A więc jedynego rozstrzygnięcia w tej grupie. Druga grupa będzie mocna z reprezentantów tego kraju. O, mamy najwyższy skok, 94,4 metra. Ładnie. Bardzo ładnie bym skoczył Iwan Basenow. No a teraz jedyny Chińczyk w tej grupie, Ching Chang Chong. Zobaczmy, jak ten Chińczyk się zaprezentuje.
Już się odbił z progu, cink, ciank. No i odległość też dobra. 94 metry i 30 centymetrów to odległość tego chińskiego zawodnika. Daje mu to drugą lokatę przed Iwanem Basanowem. No i Michel Urban, ostatni zawodnik grupy pierwszej. Pytanie, na ile będzie go stać? Ryzykował dosyć mocno, dosyć późno się wybił i to się opłaciło, choć mogło być dalej. 51,6. Być może sylwetka w locie troszkę bardzo korygowana. No i tak wygląda najlepsza trójka tej grupy. Iwan Basanow, King Chang Chong i Michel Urman. A tak wygląda klasyfikacja tej grupy. Oczywiście tutaj nie ma znaczenia aż tak bardzo pozycja, bo to wyniki będą decydowały, ale o ich sumowanie dopiero później. Na razie nie tracimy czasu, idziemy do następnej grupy, która będzie pod tym oto symbolem, a więc jeszcze startujących. Dalej Mil Wiśniewski. Witali Iśnegali, Sebastian Babiarz, Sebastian Leb, Juri Holotow, Grigori i panienko Grigori Rasputin, Katarzyna Wielka, jako tako Brako Stalin bodajże i Mateo Piccione. Tak właśnie się prezentuje grupa numer 2. A rozpocznie to wszystko dalej. Wiśnia, reprezentant Finlandii. Jedyny film w tej grupie. Zobaczymy, jak sobie on poradzi. Odbił się z progu już. No i odległość 1000 metrów, 40 centymetrów. Póki co daje to prowadzenie w tej grupie oczywiście. Właśnie tak. Witali Iśnegali, pierwszy z reprezentantów Związku Radzieckiego. Oj, troszeczkę wydaje się, że sylwetkę do Cię przebrał trochę późno, ale nie przeszkodziło mi to w przekroczeniu 70 metrów. No a teraz Sebastian Babiarz, reprezentant Niemiec. Zobaczmy, jak sobie ten niemiecki zawodnik poradził. Już się odbił z progu, trochę za późno, no ale nie opłaciło mi się to. 65 metrów, 10 centymetrów, no i to jest najgorsza odległość tej grupy. No niestety, Sebastian Leb, jedyny reprezentant Francji, jakiego dzisiaj będziemy oglądać. Czy poradzi sobie z tym wyzwaniem? No nie, nie poradzi, to niestety 64 metry. Ewidentnie. Nie wystarczająco, no i widzimy, to jest na razie najsłabszy wynik. Juri Chłotow, reprezentant Rosji, czy jak tutaj powiedzieli, Związku Radzieckiego. Zobaczmy, jak Chłotow cię zaprezentuje. Odbił się z progu już. No i 60 cm. Tak się zaprezentował ten zawodnik. Na razie na pozycji trzeciej z pięciu zawodników. No nie jest to na razie nic nadzwyczajnego. Czas na Grigoria i panienkę. No i też niestety trochę słabsze skoki mamy teraz, 4 i 2. No, to jest na razie przedostatnia pozycja. A teraz kolejny z reprezentantów Rosji, Grigori Rasputin. Zobaczmy, jak on się zaprezentuje. Odbił się już z tego progu, no i jaka będzie odległość? 40 metrów, które skoczył ten reprezentant Rosji. Daje mu to prowadzenie. I bardzo dobrze, dla niego szansa, żeby się dostać. Czas na ostatniego reprezentanta rosyjskiego w tej grupie i zarazem, nie wiem czy nie jedyną kobietę, jaką mamy, Katarzyna Wielka. No może tak być, że to jest jedyna kobieta. Zobaczmy, jak sobie ona poradzi. Katarzyna Wielka odbiła się już z progu, no i 69 metrów, 80 centymetrów, tyle skoczyła ta Rosjanka. No, nawet ładnie. Trzecie miejsce w grupie. No i na razie pierwsza trójka dla zawodników rosyjskich, ale jeszcze mamy dwójkę, która może jeszcze to wpłynąć. Jako tako Brakoszta, bodajże jeden z dwójki Japończyków, jaki przystąpi. Japonia jest niestety w tej dyscyplinie niezbyt licznie reprezentowana. I jak teraz sobie tu poradzi? 72,1. To jest ładnie, nie, to nie jest pierwsze miejsce w grupie. No może tak być, tak jest. O 70 cm wyprzedza Grigoria Rasputina, a teraz będzie się prezentował jedyny Włoch w tej grupie i chyba pierwszy Włoch, który będzie się dzisiaj prezentował, Mateo Piccione. Już się odbił z progu Piccione, no i... Ajajaj, upadek niestety reprezentanta Włoch.
63 metry, 70 centymetrów, no i tutaj dostaliśmy już wyniki na miejscu pierwszym, jako tako Brakostari, na drugim Grigori Rasputin, na trzecim Vitali Ivangali. A to są pozostali zawodnicy. Także rywalizacja drugiej grupy już rozstrzygnięta. Czas na szybki przeskok na grupę numer 3. Jeszcze oto startujący. Teraz pozwolę sobie na szybką ściągę, bo akurat tu Japończyk miał dość długie nazwisko. Muszę sobie dokładnie przypomnieć. Będzie akurat podgląd, grupa trzecia. Shiki Weśnieku z Japonii, potem będzie Mariusz, Ludwik z Norwegii, Thor Viking z Norwegii, Domino z Iluki z Rosji, Kartun Bichler z Niemiec, Vitali Mankow, Rosja, Szczepan Kupczak, Pierre de Olevas z Niemiec i Kurwanzelek z Austrii. A więc zaczynamy grupę trzecią. No i zacznie nam Japonka. Oj, króciutko, króciutko. To nie jest najsłabszy skok. Bardzo króciutko. Nie, chyba był jakiś krótszy skok. Możliwe. Pamiętam, ale nie jestem pewny. Teraz Mariusz Ludwik, reprezentant Norwegii. Zobaczmy, jak ten norweski zawodnik się zaprezentuje. Podobieństwo to pewnego norweskiego skoczka narciarskiego, no ale nie jest to ten sam zawodnik, bo 69 metrów i 30 centymetrów daje mu to pierwszą lokatę i tutaj z kolosalną przewagą. No to drugiego Norwega będziemy teraz oglądali, Thor Viking. Wybicie całkiem udane i czy to przyniesie efekt? Oj tak, już się nie będzie. A więc będzie to no, pozycja chyba dająca awans do drugiej części kwalifikacji do olimpiady. Dominos, reprezentant Rosji, jak się nie mylę. Zobaczmy, jak ten rosyjski zawodnik sobie poradzi. Odbił się już z progu Dominos. No i dobry skok, bardzo dobry. 72 metry i 80 cm. Daje mu to pozycję pierwszą. Już za moment przejdziemy dalej. Małe problemy, ale już powinniśmy wrócić. Mamy obraz? Mamy obraz. Mamy obraz, dobra. Możemy w takim razie przejść dalej do Lukiego. A więc kolejny z Rosjan. Najliczniejsza nacja, jaką oglądamy dzisiaj. Zobaczymy jednak, czy to podtrzymają również na biegach. No, tu niestety nie udało. 65,1. To może być za mało na dalszy awans. Karl Turnbichler, reprezentant Niemiec. Zobaczmy, jak ten zawodnik niemiecki się zaprezentuje. Zobaczmy, jak sobie poradzi na tej skoczni. Niby to 80, ale jednak nie. No teraz dobry skok, nawet bardzo dobry. 73 metry, 70 cm. Daje to prowadzenie reprezentantowi Niemiec. Bardzo dobrze, więc sobie poradził. Będziemy mieli później jeszcze jednego Niemca, ale najpierw Vitali Mankow. Dali Mankow, trochę niestabilnie w powietrzu, ale utrzymał sylwetkę i doleciał na 72 metr 30 cm, co mu daje na ten moment w grupie miejsce trzecie. Szczepan Kupczak, reprezentant tutaj, jak się nie mylę, Danii. Tak, tak. Zobaczmy, jak Kupczak się zaprezentuje. No i 73 metry 40 cm, no nie starczy to chyba, brakło tam 30 cm, jak się nie mylę, dokładnie tak. Ale bo Wiśle prowadzi dalej. No i czas na drugiego z Niemców, pana Piera Wasa. Dosyć takie stabilnie na rozbiegu i niestety nie udało się. 69 metrów, 80 cm, nie był to za dobry skok ewidentnie. No nie. A teraz reprezentant Austrii, Ekur Lacek. Zobaczmy, jak ten Austriak się zaprezentuje. Odbił się z progu. No i jak odległość pokażę? 70 metrów, 20 centymetrów.
nie starczy to na prowadzenie, które to mu da miejsce. No już nie zauważymy, niestety. Tutaj widzimy podium Karl Tulwichler, Szczepan Kupczak i Dominos. To jest podium trzeciej grupy. Tak jest. Witalij Mankow, Thor Viking, Kurwacek, Mariusz Ludwik, Luki, Szyku, Weszniaku i Perwas na samym końcu w grupie. Czas na grupę czwartą, której będziemy mieli Simona Mierchiego, Petera Heusberga, Johanna Muromba, Sergio Alberto, Mariusza Fremsa, Daniela Norycha, Dżadża Bali Esposito, Rafa van der Farta, Romana Grożana i Aleksandra Sorina. A więc czas na start grupy czwartej. Simon Merchit rozpocznie, reprezentant Szwecji, pierwszy ze Szwedów, który się dzisiaj prezentuje, jeżeli się nie mylę. Teraz zobaczmy, jak Merchit się zaprezentuje. Bardzo blisko, 74 metry i 10 centymetrów to odległość reprezentanta Szwecji. Oj tak, poradził sobie bardzo dobrze. Czas na Petera Heusberga, a więc kolejnego z Duńczyków. Wybicie troszkę niepewne, ale czy wystarczy? Wystarczyło i to jak? 74,7 to chyba najdłuższa odległość, jaką dzisiaj podaliśmy. Bardzo mocna grupa, można powiedzieć, jeśli chodzi tak o tą grupę. No i bariera 75 metrów już blisko. Johan Muromb. A więc drugi z rzędu Duńczyk. No i tutaj mamy na ziemię słabszy po grupie, ale to i tak jest dobra odległość, 71,2 metra. Sergio Alberto, reprezentant Hiszpanii, pierwszy, jak się nie mylę, jedyny Hiszpan reprezentuje. No i stało się, mamy to, 75,2, a więc mamy reprezentanta Hiszpanii na zdecydowanym prowadzeniu. Pierwszy skoczek, który za tą magiczną barierę przekroczyć. Czas na Mariusza Fremsa, a więc trzeciego z Duńczyków w tej grupie. No i mamy w grupie 70 centymetrów. 70 metrów. No nie, co nie wrzucę z metrów, to by nie wybił się nawet pewnie. No ale ostatnie miejsce jednak to mu daje. No a teraz, jeżeli się już nie mylę, czwarty z Duńczyków, Daniel Norych. Zobaczmy Duńczyka. Dokładnie tyle samo co Barius Frems, czyli 70 metrów, no nie jest to za dużo. Czas na Dżadża Baliego Esposito, drugiego i ostatniego zdaje się reprezentanta Finlandii. Troszkę zjechał z rozbiegu pod sam koniec i niestety to się przełożyło trochę na odległość, tylko 67,9, no za krótko. Teraz Raf van der Bart, reprezentant Szwajcarii. Dosyć ciekawe nazwisko tego zawodnika, bym powiedział. Dosyć nietypowe, jak na Szwajcarię. Teraz 76 metrów i 30 centymetrów. I daje to zdecydowane prowadzenie o metr i 10 centymetrów, czyli o 110 centymetrów, można powiedzieć. Jak na razie jest to skok na pierwsze miejsce, także brawa dla van der Farta. Czas na Romana Grożana, a więc drugiego i ostatniego już Francuza, jakiego tutaj zobaczymy. No niestety widać było, że na rozbiegu trochę się nie utrzymał i to po prostu trochę i tak odległość nie najgorsza, 76, ale w tej grupie to mu da dopiero szóste miejsce. No niestety, no a teraz Aleksander Sorin, reprezentant Kanady. Zobaczmy, jak ten Kanadyjczyk się zaprezentuje. Zobaczmy, czy się dobrze odbije. Dobrze się odbił. No i... no 72 metry, 80 cm to odległość tego kanadyjskiego skoczka. No i widzimy tutaj podium, Raf van der Vaart, Sergio Alberto i Peter Heusberg. No a tutaj Aleksander Sorin był na piątym miejscu, jeśli chodzi o tą grupę. Właśnie tak, jeszcze mieści się tam w środek Simon Merki, Johan Muromb, Grożan, Norik, Frems i Esposito na miejscu ostatni. I za chwilę przystąpimy do ostatniej grupy, która będzie grupą, gdzie nie wszyscy skaczący prawdopodobnie będą rejestrowani. Już za chwilę
przedstawimy skład grupy piątej. Server Discord, Mario Moss, Rotting Food i Simon Cover. Ci, którzy są poniżej, już nie są brani do klasyfikacji. Tak. No i po tej czwórce nastąpi krótka przerwa. Dla was to będzie bardzo krótka. No i zliczenie wyników i przedstawienie łącznej klasyfikacji, jeżeli chodzi o tą kwalifikację. No to w takim razie zaczynamy ostatnią grupę. Rozpoczął to wszystko serwer Discord, reprezentant Wielkiej Brytanii. Zobaczmy, jak ten zawodnik, którego byśmy tłumaczyli na serwer Niezgoda, tutaj poradzi. Zobaczmy, jak sobie poradzi. No i 68 metrów. No 68 metrów skoczył ten Brytyjczyk. Nie jest nawet to tak źle. Czas na Mario Mossa. A więc Austriak całkiem dobrze trafia w próg, nie zjechał specjalnie z toru i daje mu to 72 metry, 10 metrów, całkiem niezła odległość tego zawodnika. Dokładnie tak. Rotten Food, reprezentant Niemiec. Zobaczmy, jak ten niemiecki zawodnik sobie poradzi. No i 70 metrów, to jest odległość reprezentanta Niemiec. Tak jest. No i ostatni skoczek, jaki będzie brany pod uwagę, Simon Homer. A więc Kanadyjczyk. Oj, przestrzeli próg. To nie chyba, to będzie chyba nie za długi skok. Chociaż nie, 81, ładny. To jest nieść, no. Bardzo ładny skok nawet Simona Homera. No i Simon Homer wygrywa tą grupę. Dokładnie tak, potem Mario Moss, Rotten Food i serwer Discord. Tak jest, tak właśnie to wygląda. Czas na krótką przerwę i za chwilę wracamy już z wynikami. No i jesteśmy już po podliczeniu wyników i sytuacja wygląda następująco. Najlepszy okazał się Rafael van der Vaart, który miał 76,3. Sergio Amberto na miejscu drugim, 75,2, 64,7 miał Peter Heusberg z Danii na miejscu czwartym, Qingqiang Chong z Chin, potem Simon Merchi na miejscu piątym, Kartun Bichler, Szczepan Kupczak, Simon Homer, Dominos, Aleksander Sorin, Vitali Mankow, Jako Tako Brako, Starsi, Mario Moss, Ivan Basenow, Michel Urman, Thor Viking, Grigori Rasputin, Johan Nuremberst, Jonathan Polowec i Romain Grosjean. Z tą dwudziestką zobaczymy się przy okazji zawodów biegowych. Natomiast żegnają się z nami trójka, która nie ustała w swojej skoku, czyli Johannesa Rydzeka, Mateo Piccione i Piera Wasa, a także Rotuna Fuda, Vitalia Iżnegaliego, Kurawacka, Mariusza Fromstera, Daniela Noryka, Katarzyny Wielkiej, również nie ujrzymy, Mariusza Ludwika, serwera Discorda, Dziadzia Bali, Esposito, Markusa Eisenbichlera, Dalemira Wiśleńskiego, Maćka Woźniaka, Jurija Holotowa, Sebastiana Babniarza, Lukiego, Tymka Cięciały, Grigoria i Panienkę, Sebastiana Leba, Bionka, Fruca Olaola i Siku Weżnieku. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o część pierwszą. Już w następnym materiale będziemy mieli biegi, które wyłonią nam ostatecznego kandydata, ostateczną dziesiątkę do kombinacji norweskiej. A za dzisiaj dziękuję zarówno wam za oglądanie, jak i tobie za współkomentowanie. No i oby to trwało więcej niż tylko dzisiaj. Dokładnie tak.